Rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek. Wiele osób pyta się, po co mi kombi. Właśnie po to. Dzisiaj razem z wyjątkowym gościem jedziemy do serwisu na przeszczep. Na przeszczep w postaci tak naprawdę tuningu kół. Aktualnie mam takie koła, jakie on otrzymał fabrycznie, czyli DT Swiss RC28C, czyli stożek 28 mm, świetne koła, ultra lekkie koła pod oponkę, świetnie się toczące, ze świetnymi piastami, z których to zresztą słynie DT Swiss. Jednakże niestety, ale moim zdaniem cała ta konstrukcja jest raczej nieudana i mówię to z perspektywy oczywiście gościa, który waży powyżej 80 kg, choć limit wagowy dla jednego koła w tym przypadku wynosi 70 kg. Niestety na przestrzeni ostatnich 6000 km koła te wracały do serwisu 4-5 razy. Trochę ze względu na moją nieuwagę, trochę ze względu na to, że nie mam postury Rafała Majki. Jednakże każdy serwis, do którego ja kierowałem kroki, pokazując to, co mi się stało z tymi obręczami, przeciera oczy ze zdumienia i zawsze pojawiało się pytanie: Jezu, jak pan strasznie musiał w coś walnąć. A się okazywało, że na przykład koło potrafiło się zwichrować po przejeździe 10-kilometrowym odcinkiem frezowanej jezdni. Strzelam dla przykładu. Kiedy to po prostu od wibracji to koło, no niestety, ale zaczynało się centrować. Potem dochodziło coraz bardziej restrykcyjne napinanie szprych, tak żeby w przyszłości też uniknąć tego typu sytuacji i sprawić, żeby one były same w sobie nieco bardziej sztywne, ale niestety to też się nie udało i na przykład po chwili pojawiały się dziwne dźwięki dobiegające z okolic szprych. Potem już zaczęło być tak, że właściwie każde stanięcie na pedały i każdy, nawet najmniejszy podjazd, sprowadzał się, że ja słyszałem po prostu całą melodię. Troszeczkę straciłem cierpliwość i przez to też postanowiłem, że poszukam sobie kół lekko używanych, na przykład jakichś potestowych, w dobrym stanie, ale o nieco wyższym stożku, które teoretycznie powinny być nieco bardziej sztywne. A to wszystko sprawi, że będę mógł jeździć po prostu trochę bardziej beztrosko, bo ostatnio gdzieś tam szukając jakichś różnych tras w terenach Polski, których nie znam, wcześniej wszystko musiałem prześledzić na Google Street Maps i sprawdzić, czy oby na pewno mogę się wybrać. Potrzebuję po prostu trochę bardziej beztroskich kół, które się nie będą bały także jazdy chociażby po kostce brukowej, które też przy tej okazji będą zrobione na szydce. Jestem bardzo ciekawy tego, jaką i czy w ogóle poczuję różnicę. Znaczy, na pewno poczuję różnicę. Pytanie tylko, czy moja noga pozwoli na to, żeby faktycznie jechać to, jak to niektórzy mówią, nawet 3-4 km na godzinę szybciej, tylko ze względu na to, że będą nieco mniejsze opory toczenia, wynikające właśnie z tego, że będziemy mieli do czynienia z konstrukcją opartą o szydkę. Jak ktoś nie spotkał się jeszcze z takim sformułowaniem jak szydka, to pragnę tylko wyjaśnić, że szydka to jest coś w rodzaju takiej oponodętki, czyli jest to w rzeczywistości dętka pełniąca funkcję opony. Dwa w jednym. Mniejsza masa, wyższe dostępne ciśnienie, jakie można bezpiecznie dostarczyć do takiej szydki. Niestety jest to odrobinę droższe, bo komplet szytek potrafi kosztować gdzieś 300-400 i to mówię tutaj naprawdę o takich produktach średnio budżetowych dla trzepaków, czyli dla mnie. I no zobaczymy. Nowe koła mają mieć 38 mm, skromny przebieg i skromne ślady użytkowania. Rower przy tej okazji też będzie wyglądać moim zdaniem dużo lepiej. No dobra, tylko że przy tym wszystkim zapomniałem, że dzisiaj w piątek jazda po Warszawie to jest po prostu masakra, ale rower i koła już są. Patrzę, po prostu jaram się jak gimnazjalista w damskiej szatni, choć oczywiście wygląd nie jest najważniejszy, najważniejsza jest właśnie trwałość kół. Im wyższy stożek, tym zazwyczaj większa sztywność, im większa sztywność, tym większa tolerancja na trudy codziennego życia, zwłaszcza podczas jazdy po niektórych polskich asfaltach, na gościnnych zwłaszcza występach, tak
jak w moim przypadku. Fast forwardy F4R stożek 38 mm, czyli 10 więcej w stosunku do tego, co miałem zamontowane jeszcze przed chwilą. Dlaczego w ogóle byłem w serwisie? Przede wszystkim ze względu na to, że chciałem dokonać małej zamiany, jeżeli chodzi o kasety. Ta kaseta, którą tutaj widzicie, to jest Dura Ace. Z kolei na moich poprzednich kołach również znalazła się kaseta, tyle że ze 105 11-rzędowa, ponieważ pomyślałem sobie, że wykorzystam to koło do trenażera. I to nawet jeszcze bez zmiany ogumienia. Dlaczego? Ponieważ to koło i ta opona jest w wielu miejscach dosyć głęboko raniona, co dobrze świadczy o Schwalbe Pro One, która mimo tego, że w wielu miejscach jest naprawdę dosyć poważnie nacięta, to wszelkiego rodzaju uszkodzenia zatrzymały się na kewlarowej osnowie, która jednocześnie jest bardzo skuteczną ochroną antyprzebiciową. To, co jest teraz na tych kołach, to jest szybka Continental Sprinter, czyli taka, można powiedzieć, półtrzepacka, gdzieś mniej więcej 180 zł od sztuki. Przy tym jest to zupełny flat wykonany w technologii Red Chili, czyli tutaj teoretycznie powinny być dużo mniejsze opory toczenia i jednocześnie bardzo dobre zabezpieczenie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne tego ogumienia. Można je pompować do 12 atmosfer i jestem bardzo ciekaw, jak się będzie jechało właśnie na takim kamieniu i jak będzie wyglądała rzeczywistość w stosunku do obietnic producenta. Co i tak nie zmienia faktu, że po prostu szydka jest lżejsza i szydka jednocześnie pozwala na to, żeby rozwijać nieco większe prędkości, pod warunkiem, że macie do czynienia z w miarę dobrą nawierzchnią. W pierwszym odruchu zastanawiałem się, czy tych kół DT Swiss nie sprzedać. One w katalogu kosztują między 4 a 6 tysięcy złotych. Trochę mało realna jest dla mnie do osiągnięcia cena 2 tysięcy za taki używany komplet. Tym bardziej, że jeszcze one wymagałyby niestety inwestycji, bo tylna opona na pewno by była przed sprzedażą do wymiany, ponieważ, tak jak wam wspominałem, jest dosyć poważnie w kilku miejscach nacięta. Po drugie, jedno i drugie koło niestety wymaga tutaj dosyć zaawansowanego jeszcze centrowania, bo ani jedno, ani drugie nie przypomina niczego innego niż po prostu śmigło. Mało tego, tylne szprychy grają i wydają dziwne dźwięki podczas wstawania z siodełka, co właśnie świadczy o tym, że po prostu to koło nie jest proste, a napięcie szprych równomierne. Co jeszcze śmieszniejsze, przednia opona też wymagałaby i wymaga wymiany ze względu na to, że w międzyczasie się skrzywiła. Podejrzewam, że to jest skutek najechania na jakiś ostry kamień albo na ostrą krawędź jakiejś po prostu dziury, wyrwy w jezdni i po prostu tego nie było, ale w pewnym momencie gdzieś tutaj na profilu pojawił się lekki balon, co kwalifikuje tego typu oponę tylko i wyłącznie na wymianę. Zastanawiam się tak naprawdę, co zrobić z przodem. Tył wiem, w jaki sposób wykorzystam. Może faktycznie wymienię tutaj oponę i wystawię ją po prostu, albo wystawię bez opony na Allegro, odzyskując jakoś tam, powiedzmy, część gotówki. Zwłaszcza, że to co najważniejsze, czyli obręcz jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj, jak widzicie, nie ma tak naprawdę żadnych śladów, jeżeli chodzi chociażby o hamowanie. To są uroki jazdy po Mazowszu, gdzie nie zawsze są okazje do tego, żeby intensywnie i przez długi czas po prostu hamować, stąd też właśnie te ranty są praktycznie jak nowe. No i to są właśnie takie życiowe rozterki. To, co jest najważniejsze, to, że są nowe koła i naprawdę prezentują się fantastycznie i zmieniają rower praktycznie nie do poznania. Jest o wiele bardziej agresywnie i mam nadzieję, że też będzie dużo szybciej i bez mniejszego zamartwienia się jakością asfaltu, po którym jeszcze. No i pamiętajcie też, żeby dać kilka słów swojego komentarza, by powiedzieć, jak oceniacie tę zmianę, jak się wam podoba cross na tego typu kołach. Tylko nie piszcie, że teraz jeszcze pozostaje mi rama do zmiany w tym przypadku. Powiem wam tak na koniec, że z tej ramy naprawdę jestem zadowolony i nie mam prawa do narzekania, może poza niektórymi niedoróbkami, które powstały przy projektowaniu miejsce wpuszczenia tak naprawdę wewnętrznego prowadzenia linek, które wydają dziwne dźwięki i w przypadku tylnego hamulca powodują dodatkowy, niepotrzebny opór. To na tyle. Cześć. Rowery Ziemnoślad.pl